taką wizytówką ogólnopolską, nawet światową gminy Ostrów jest park historyczny Mlizna. Co się wydarzyło ważnego w ostatnim czasie na terenie tego parku? Tak, poruszył Pan bardzo ważną kwestię, Panie Redaktorze. Park historyczny w Bliźnie to jest nasza perełka, jeśli chodzi o kwestie związane z historią, z turystyką. My oczywiście jako jeden z tych podstawowych elementów działalności naszej gminy stawiamy właśnie na rozwój turystyki, podniesienie atrakcyjności tej gminy, pokazanie tych wspaniałych i ważnych miejsc. I rok 2014 był rokiem szczególnym, trzeba tutaj podkreślić, jeśli chodzi o park historyczny. Udało nam się w czasie miesiąca września oddać i poświęcić, jak również i udostępnić dla wszystkich obelisk ku pamięci tych wszystkich, którzy przeciwstawili się broni V1, V2, więc wszystkich tych, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem i na samym centralnym punkcie przy wjeździe do Parku Historycznego do Blizny znajduje się obelisk, który we wrześniu został odsłonięty. To bardzo ważna rzecz, ponieważ ona pokazuje i łączy tą część, nazwijmy taką pokazową, gdzie może osoba postronna, może to młody człowiek zobaczyć, jak wyglądały oczywiście makiety rakiet V1 czy V2, czy ewentualnie baraki, w których przebywali żołnierze, ale jest też miejsce, w którym można oddać hołd i cześć tym ludziom, którzy w tym czasie II wojny światowej walczyli przeciwko naszemu okupantowi. Oczywiście cały czas staramy się poszerzać tutaj paletę tych udostępnionych eksponatów dla naszych zwiedzających. W tamtym minionym roku pozyskaliśmy samolot AN-2, który w chwili obecnej jest przez naszych pracowników dopasowany, w sposób właściwy przemalowany, tak aby oczywiście odzwierciedlał to, co było w czasie II wojny światowej, jak te samoloty wyglądały. Oczywiście cały czas poszerzamy ilość eksponatów, które posiadamy. Cieszę się niezmiernie, że tutaj i społeczeństwo, i historycy wykazują duże zrozumienie, że to jest właściwe miejsce na taką właśnie ekspozycję. Staramy się pozyskać również ten sprzęt z różnych źródeł i tutaj serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przekazują nam nieodpłatnie eksponaty, pamiątki po swoich rodzinach. My staramy się oczywiście w tym miejscu eksponować i pokazywać. Już wszystkich Państwa zapraszam, aby w tym roku też odwiedzić to miejsce, bo już myślimy o kolejnych etapach. To był etap pierwszy, natomiast myślimy o etapie drugim, w którym chcielibyśmy, aby te miejsca szczególne, które są rozsiane po okolicznych lasach, po miejscowości Blizna, połączyć w jeden ciąg, aby można było osoba, która przyjedzie do Blizny, aby najpierw w parku historycznym zapoznać się z tą historią w pigułce, a następnie można było w terenie zobaczyć to, co pozostało po II wojnie światowej w takim kształcie, w takim wymiarze, jak te 70 lat spowodowały. A więc w rzeczywistości, aby zobaczyć płytę startową, zobaczyć pozostałości umocnień, czy też ewentualnie wieży serwisowej, czy też hali montażowej. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w realizacji zamierzeń. Ja serdecznie dziękuję też Panu za wypowiedź. Dziękuję.